Siema, tutaj Dominik z ekipy. Już niedługo wracamy na boiska, żeby znów grać w koszykówkę. A my wracamy z cyklicznymi odcinkami Go Play Road TV. Co ty robisz? A ćwiczę sobie. Co? Otwieram się. Po co ci to? A ponieważ nasz pan premier Mateusz Morawiecki od 4 maja wdraża drugi etap zmniejszenia zakazu przed koronawirusem. Na obiektach otwartych, orliki, czy boiska szkolne, boiska albo różnego rodzaju miejsca, w których można uprawiać sport, ale na terenie otwartym. Oznacza to, że będziemy mogli się pojawić na boiskach i orlikach, ale niestety w grupach 6-osobowych. Nie jest to zła wiadomość dla fanów koszykówki, ponieważ jest to nasza klasyczna gierka 3x3. Ej, młodeczko, nie masz co do tego czasu robić? Nie czekaj, tylko pobierz aplikację mobilną Go Playground, w której możesz stworzyć swoją masę drużynę 3x3, oznaczyć swoje boisko i bronić je przed innymi drużynami. Trójka zadba? Brak fauli? Czy trójka rozpoczęcie? Każde boisko ma swoje unikatowe zasady, które to wy ustalacie. Więc nie czekaj, pobierz aplikację już teraz i walcz z innymi drużynami o miano króla swojego boiska. Jeśli już pobrałeś aplikację, nie zapomnij sprawdzić wszystkich linków w opisie, dać subskrypcji na wszystkie kanały i po prostu świetnie się bawić. Ekipa Z3 już od 4 maja planuje nagrać pierwszy odcinek, bo tak był w czasie kwarantanny, w którym sprawdzimy, jak dobra jest zawodniczka pierwszej ligi polskiej. I możesz tego przygapić. Wbij na nasz kanał, wciśnij subskrypcję, dzwoneczek, lajka, pamiętaj o jakimś miłym komentarzu. No i do zobaczenia wszystkim. Życzę miłej gierki na boiskach już od 4 maja. Moi drodzy, pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa, o odpowiednich dystansach. Miejmy nadzieję, że obostrzenia wkrótce znikną i już w normalny, klasyczny sposób będziemy mogli wrócić na boisko, aby cieszyć się naszą ukochaną grą. A w czym najlepiej przyjść na boisko? A o tym to już opowie wam Patryk. O w takich. I got one question for you. What are those? Witajcie w kąciku. Buty nie grają. Jako, że od poniedziałku zaczyna się już możliwość grania na dworze, więc jak wejść w nowy sezon? Czy wasze obuwie spełnia wszystkie wymagania? Podstawą jest to, że trzeba po cebulacku kupić najdroższe, najbardziej słegowe buty, jakie istnieją. Dlatego mam dla was 5 najdroższych propozycji, jakie są dostępne na rynku. Cebulak tańczy do białego rana, ale gdy piernie, to łamie się ściana. Więc tak, na pewno cebula w oczach waszych znajomych zapłonie, jeśli kupicie najdroższe możliwe teraz buty do gry w basket, czyli Nike Adapt BB. 1,5 kloca. Na sklepie koszykarza czy na Nike'u? No, powiem wam, że wszyscy prawdopodobnie zapłoną, naprawdę, jak konar w reklamie. Nie ma droższych butów, chcecie zabić znajomych, weźcie je. Druga pozycja, no to tym razem od Adidasa. Adidas 0-60 by Pharrell Williams. 1200 zł. Buty na pewno dziwne, bardzo dziwne, w mojej opinii bardzo piękne. Drugie najdroższe buty teraz dostępne. No zdecydowanie też wasi znajomi zapadną się pod ziemię i same wasze wejście na boisko będzie wow. O to chodzi, właśnie. Nie musisz dobrze grać, ważne żebyś miał ładne buty. Trzecia pozycja. No to LeBrony 17 High. Najdroższym, bo nie wchodzącym na żadne upusty CW na pewno będzie Monstars, które jest dostępne obecnie na sklepie koszykarza, bądź I Am More Than The Athlete też jest. Ono na Nike, nie, na Nike się wyprzedało, ale jest tylko na sklepie koszykarza i też jest w tej cenie. Dwa zdecydowanie najdroższe buty z kolekcji LeBrona. To też są dobre buty. Oczywiście nie na tartan, ale
wasi koledzy na pewno będą zazdrościć i będą płakać, że są bielekami przy was. Trzecim najdroższym butem Jordan 34. Zdecydowanie polecam tu kolorystykę Infrared. Tych pięknych Blue Voidów, które ja mam, nie ma już dostępnych, więc tego nie dostaniecie. Aż tak prestiżowi nie będziecie. No, to jest pozycja czwarta, Jordan 34. Kolorystyk jest kilka, czy to Black Cat, czy Infrared, czy Instert. Tutaj sobie wybierzecie. To jest już wydatek na poziomie 800 zł. No i schodzimy na pozycję piątą, tu już trochę biedniej niestety, no tu już nie będziecie tak prestiżowi i tak będzie walić od was pieniądzem, czyli LeBron 17 Low. Zdecydowanie najbardziej prestiżową wersją będą tutaj, wyszły tylko trzy kolorystyki, więc nie mamy za dużego wyboru, będą tutaj Looney Tunes, 629 zł. Buty ciekawe. Zdecydowanie. Oczywiście do każdych z wymienionych butów zapraszam do recenzji do mnie na kanał. Ale ciężkie jest do zakładania, bardzo ciężkie. No ale koledzy też będą zazdrościć. 630 zł. To było 5 najdroższych modeli dostępnych w tym momencie do gry w kosza butów. W nich możecie zacząć sezon outdoorowy, tak żeby wszystkim kapała ślinka na widok waszych stóp. Na razie. Jak widzicie, bardzo ciekawe propozycje. Dominik, które ty byś wybrał? Wiesz co, nie wiem, ja to mógłbym jak Tabo Stefanosza całą karierę grać Air Maxem. No rozumiem, a ja klasycznie te najdroższe, bo jak najdroższe, to najlepsze. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w tym tygodniu. Widzimy się już za tydzień, dodawajcie boiska do aplikacji, twórzcie drużyny, zapisujcie się do Ligi 3x3 i spotykamy się już niebawem, być może na boisku. Buu!